Na webinarium zorganizowanym w ramach programu Szkoła Ucząca się. Dzisiaj spotykamy się na webinarze o tytule OK, zeszyt zaawansowany. I merytoryczną stronę za chwilę o całym tutaj spotkaniu, co się będzie działo, opowie już nam za chwilę Danusia Sterna. Ja się łączę z Państwem technicznie i wspomnę o tych kwestiach technicznych, bo będę dzisiaj na tym wydarzeniu moderatorem. Nie przedstawiłam się, nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak wspominałam, będę się dzisiaj Państwem opiekować już za chwilę w tle, nad tą techniczną częścią, więc gdyby pojawiały się problemy, pytania, to proszę zadawać je na czacie. Czat mamy po prawej stronie pod moim wideo. I jak tylko zobaczę, że coś się dzieje, to będę starała się Państwu pomóc już w indywidualnych rozmowach. Nie zabieram więcej czasu. Danusiu, przekazuję Ci dowodzenie. Państwu życzę owocnego spotkania i cieszymy się, że są Państwo z nami. Dziękuję bardzo, Dario. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem zadziwiona, że w tak trudnej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, żeście do nas przyszli. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo myślę, że warto pracować nad tym, co będzie potem. A mam nadzieję, że potem będzie OK zeszyt zaawansowany. I dlatego bardzo doceniam, że znaleźliście czas na to, żeby tutaj do nas przyjść. Na naszym seminarium, znaczy na webinarium, weźmie udział kilka osób i chciałabym Państwu powiedzieć, kto to będzie. Ja, oczywiście Jola Łosowska, która jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, Karina Orłowska, nauczycielka matematyki, Agnieszka Zagdańska, nauczycielka języka niemieckiego i Michał Szczepanik, nauczyciel biologii i chyba jeszcze wychowania do bezpieczeństwa. Chyba taki przedmiot. I wszystkie te osoby, oprócz mnie, prowadzą OK Zeszyt i brały też udział w kursie zaawansowanym, więc są osobami doświadczonymi i też zapalonymi do OK Zeszytu. Ja rozumiem, że Wy pewnie też prowadziliście ten OK Zeszyt w jakimś zakresie, dlatego chcecie ewentualnie posłuchać o opcji zaawansowanej. Chwileczkę powiem Wam na temat tego, jaka była historia OK Zeszytu, choć pewnie w dużej części ją znacie. Właśnie zaczęło się w grudniu 2015 roku, czyli już dosyć dużo, już ma troszeczkę, jest ten OK Zeszyt już tak prawie na nóżkach stoi, jest samodzielny. A potem robiliśmy, w tej chwili będziemy mieli czwartą edycję kursu takiego podstawowego, na którym można się nauczyć razem z innymi, jak prowadzić ten zeszyt. Natomiast od września rozpoczniemy drugą edycję kursu dla zaawansowanych. Pierwszą edycję, dlaczego ona w ogóle powstała? Dlatego, że okazało się, że po tym kursie podstawowym i po prowadzeniu tego OK zeszytu przez uczestników, nauczycieli, oni powiedzieli, no dobrze, ale chcemy to robić razem, chcemy w dalszym ciągu pogłębiać to, nie chcemy już samotnie tego ciągnąć i dlatego pomyśleliśmy sobie, żeby w gronie okejek, czyli tych osób, które prowadziły, moderowały nasz kurs OK Zeszyt podstawowy, zastanowić się, jakie tematy mogą być dla uczestników interesujące. Zanim przejdę do tych tematów, to powiem jeszcze, że ta pierwsza edycja była troszeczkę inna i teraz już ją zmienili. Pierwsza edycja polegała na tym, że uczestnicy wybierali dwa tematy i najpierw realizowali jeden, a potem realizowali drugi. Nie było tam moderatorów, tylko nawzajem sobie udzielali informacji zwrotnej czy jakiegoś wsparcia. Doszliśmy do wniosku, że lepiej jest zająć się jednym tematem. Jednym tematem, żeby naprawdę go pogłębić, żeby naprawdę dalej się nim zajmować, a nie tylko powierzchownie. I oprócz tego postanowiliśmy wprowadzić spotkania takie alternatywne. Albo można będzie pisać sprawozdania, na które będzie ktoś tam odpowiadał i pomagał, albo można będzie brać, i to jest główna opcja, brać udział w spotkaniu. W spotkaniu, w którym wszyscy, którzy wybrali jeden temat, będą na ten temat rozmawiać. Ta opcja umożliwia to, że będziemy mogli to robić razem, wspólnie.
że będziemy mogli się inspirować swoimi własnymi pomysłami. Więc to jest taka zmiana, to zobaczymy, jak pójdzie ta sytuacja. I chciałam teraz powiedzieć o tych tematach, które żeśmy wtedy wymyślili. Możliwe, że za rok na przykład wy sami wymyślicie jeszcze jakieś inne i dołożymy, ale pierwszy temat to jest praca z celami i kryteriami, no co jest bardzo ważne, dlatego że jak gdyby bez celów i kryteriów troszeczkę okej zeszyt nie ma sensu. Później szukanie ciągu widocznego uczenia się, czyli w jaki sposób wykorzystać zeszyt uczniowski do tego, żeby śledzić proces uczenia się. Informacja zwrotna, margines, jak wykorzystać margines, zadanie edukacyjne i planowanie lekcji przy pomocy OK zeszytu, wykorzystanie oceny koleżeńskiej i samooceny. Jak to można robić z OK zeszytem? Oddanie zeszytu całkowicie w ręce ucznia. Co zrobić, żeby nas nie podkusiło i żebyśmy my nie zaczęli tego zeszytu prowadzić zamiast ucznia, żeby on miał całą świadomość, że to jest jego. Pogłębienie refleksji uczniowskiej, która bardzo okazało się, dzięki OK zeszytowi, okazało się, jak jest ważna, jak właśnie w tej refleksji uczniowskiej skupia się uczenie się uczniów głębsze. Pytania kluczowe, które bardzo motywują uczniów do nauki, więc warto by było też pomyśleć, w jaki sposób, i w dobrym gronie, w jaki sposób je wymyślać. I ostatnie to jest sprawnościowy OK, który nazywaliśmy SOK, który też ma swoich wielkich wyznawców i okazuje się być bardzo korzystny dla uczniów, dla procesu uczenia się uczniów. Zanim ja zacznę mówić o tym, o każdym z tych tematów, to powiem Państwu, znaczy nie ja tylko właśnie, że podzieliliśmy się i każdy z nas opowie o dwóch tematach, a po każdym z tych tematów będziemy prosili Was, żebyście zadali pytania. Jeśli się okaże, że albo tych pytań na razie nie macie, albo jest ich za dużo, to wtedy na wszystkie te pytania odpowiemy Wam i wyślemy Wam pisemną odpowiedź. Teraz chciałabym powiedzieć na temat pierwszy, czyli pracy z celami i kryteriami. Bez kryteriów, celów i kryteriów, no nie ma oceniania kształtującego, a OK zeszyt to jest między innymi ocenianie kształtujące w OK zeszycie. Czyli ten temat jest no podstawowy dla nas. I co można zrobić w pracy z celami i kryteriami, ale przepraszam bardzo, właśnie, Michale. Ja powiem o tym. Zabrałam Ci właśnie ten temat, więc bardzo Cię przepraszam, że Cię tutaj weszłam, bardzo oddaję Ci głos. To Ty o pracy z celami i kryteriami. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za ten wstęp. Praca z celami i kryteriami. Zazwyczaj jest tak, że nauczyciele przygotowują je sobie w taki sposób, aby one odpowiadały zapisom z podstawy programowej. One są podawane na początku lekcji, uczniowie, uczennice je zapisują, lub też mają je w formie wklejki i z nimi pracują przez całą lekcję. Pod koniec lekcji odnoszą się do nich, na ile udało im się osiągnąć cele i kryteria do tych lekcji. Natomiast my proponujemy w kursie coś więcej, co jest bardziej angażujące po stronie uczniów i uczennic. I to na przykład opracowanie wspólnie z uczniami na początku lekcji kryteriów sukcesu. Tutaj mam przykład z edukacji dla bezpieczeństwa, tego przedmiotu, którego również uczę. Jest to przedmiot, który kiedyś był w gimnazjum w różnych klasach, natomiast teraz w szkole podstawowej jest w 8 klasie i podałem do tego tematu dotyczącego substancji toksycznych cel oraz 3 kryteria i poprosiłem, aby uczniowie i uczennice przez chwilę zastanowili się samodzielnie, jak myślą, jakie jeszcze kryteria chcieliby osiągnąć, zrealizować na tej lekcji. I każdy, kto chciał, mógł sobie je wpisać do zeszytu. Ja później sprawdziłem, ile tak naprawdę tych kryteriów się pojawiło. One pojawiły się różne i mniej więcej połowa klasy je miała. Tutaj to kryterium brzmi zaplanować działania, które ograniczą możliwość oparzeń chemicznych w domu. I tutaj, jak Państwo widzą, to na tym zdjęciu z tego zeszytu pojawiają się takie uśmiechy. To znaczy, że te kryteria, które ja zaplanowałem na lekcji, udało się zrealizować, ale niestety to kryterium uczniowskie, jak widać, nie udało się zrealizować tej uczennicy. Ale to nie jest problem,
Dlatego, że na następnej lekcji, kiedy ja rozmawiałam z tą uczennicą, to okazało się, że ona sobie sama opracowała notatkę z tego właśnie kryterium, którego nie udało jej się opracować na lekcji. I to też moim zdaniem jest fajną rzeczą, którą można dodatkowo robić. Inny sposób podejścia do pracy z celami, kryteriami, to jest formułowanie ich przez uczniów na koniec lekcji. Czyli ja tutaj na przykładzie biologii w klasie siódmej zrobiłem w ten sposób, że podałem im temat lekcji oraz cel lekcji, natomiast powiedziałem, że nie piszemy na razie kryteriów, przeznaczę na to powiedzmy 8 minut na koniec lekcji i wtedy sami sobie lub też w parach opracujecie do tej lekcji kryteria, które uważacie, że one były. To tak naprawdę jest możliwe do zrealizowania, jeżeli oni już rozumieją, czym są cele, czym są kryteria, już trochę z nimi się obi, no bo jeżeli nie wiedzą, mają problem z odróżnieniem celów od kryteriów, to nie warto iść tą drogą. I dla mnie to jest po pierwsze trudne, ale po drugie zaskakujące, że czasem te kryteria, które ja miałem w głowie, one się nie do końca pojawiają w zapisach uczniowskich. Czyli wynika z tego, że czasem my planujemy jakieś kryteria na lekcje, które nie są do końca zauważone przez naszych uczniów i uczennice. Zachęcam też Państwa do tego, żeby właśnie eksperymentować w tym kierunku. Bardzo istotne jest również to, że cele mogą dotyczyć samych zadań edukacyjnych, ale dobre zadanie edukacyjne powinno mieć również opracowane kryteria. Ja tutaj mam zadanie z klasy siódmej, również z biologii. Zadanie uzupełni schemat antagonistycznego działania hormonów. No jakbym komuś takie zadanie powiedział, że ktoś ma to zrobić, to ktoś łapałby się pewnie za głowę i stwierdził, czego ja tak naprawdę od niego chcę. Ale do tego zadania ja podałem trzy kryteria. Trzy kryteria, które tak naprawdę w sposób bardziej dokładny podają szczegóły, czego ja tak naprawdę chcę od tych moich uczniów i uczennic. I tutaj udało się rzeczywiście tym uczniom opracować formę tej notatki do tego zadania edukacyjnego. Zadanie edukacyjne właśnie z kryteriami ma większe znaczenie i większy sens niż takie, które jest większą tajemnicą dla naszych uczniów i uczennic, bo też nie wiemy, w którym kierunku pójdzie rozwiązywanie tych zadań edukacyjnych. Tutaj na końcu jest moja informacja zwrotna, dobrze wykonane zadanie, bo tak naprawdę nic więcej nie trzeba było pisać, skoro zadanie jest wykonane w 100% poprawnie. Tak jak Danusia powiedziała na samym początku, teraz otwieramy taką krótką sesję pytań. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie dotyczące pracy z celami, kryteriami sukcesu, to jest na to moment, żeby je zapisać w okienku czatu, który ja śledzę cały czas. Na razie widzę, że pytań nie ma, ale można również zasygnalizować, jak ktoś chce zadać pytanie, przez podniesienie łapki. Jak mają Państwo swoją ikonkę w oknie uczestników, to można nacisnąć taki symbol łapki i wtedy ja będę widział, że ktoś chce zadać pytanie. Teraz śledzę. Czy ja mogę w międzyczasie jeszcze coś powiedzieć, Michale? Tak, oczywiście. No właśnie, więc chodzi o to, że oczywiście te propozycje, które powiedział Michał, są bardzo fajne, bardzo mi się podobają, pogłębienia pracy z celami, kryteriami, ale mam nadzieję, że jeżeli wybierzecie ten temat, to pole do popisu jest wasze, to znaczy wy sami możecie wymyśleć, jak chcecie lepiej pracować z celami i kryteriami z waszymi uczniami. Czyli to was nie ogranicza, dostaniecie materiał, tak jak do każdego tematu, ale będziecie mogli sami wymyśleć, jak będziecie go realizować. Tak, ja widzę, że pani Halina pisze coś w okienku czatu, więc może chwileczkę jeszcze poczekamy na to pytanie, ewentualnie jakiś komentarz. I tak jak przed chwilą to zostało zasygnalizowane, w tej edycji kursu my podajemy w modułach pewne sposoby na rozwiązanie tego tematu, natomiast dajemy też możliwość pójścia swoją ścieżką. Pytanie, jak radzić sobie z problemem zbyt dużej ilości kryteriów do zadania, do danego zagadnienia. No tutaj rzeczywiście jest coś takiego, że czasem tych kryteriów jest bardzo dużo i my mamy też taką świadomość tego, że trudno jest wszystkie je zapamiętać.
Ja robię to w ten sposób, że u mnie na lekcjach, obojętnie czy to jest biologia czy EDB, jest jeden cel i maksymalnie 4 kryteria. I te kryteria, one ściśle dotyczą tylko podstawy programowej tego, co chcę zrealizować. Nie realizuję kryteriów, które są gdzieś dotyczące podręcznika szkolnego, bo uważam, że to jest mniej istotne. Uczę realizując podstawę programową i mi się to sprawdza. I tutaj jeszcze powiem o jednej rzeczy. Niektóre wydawnictwa przygotowują również pewnego rodzaju ściągawki dla nauczycieli, gdzie są kryteria i cele rozpisane na każde lekcje. I czasem z przerażeniem patrzę, że tych kryteriów jest bardzo dużo do takich lekcji. I też tutaj trzeba sobie je przeformułować w taki sposób, żeby ich było mniej, bo wiemy, że czasem klasa jest na tyle do przodu z materiałem, że możemy sobie pozwolić na to, że tych kryteriów będzie nieco więcej, a czasem jeżeli idzie wolniej, to lepiej zrezygnować z tych kryteriów, które będą mniej wnosiły w proces uczenia się i ograniczyć ich ilość. Mam nadzieję, że odpowiedziałam tak, jak pani Halina oczekiwała tej odpowiedzi, a jeżeli nie, to zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy jest na stronie, którą podam pod koniec naszego webinarium. To przejdę teraz do drugiego tematu. Szukanie ciągu widocznego uczenia się. W ogóle czym są ciągi widocznego uczenia się i skąd one się wzięły w OK Zeszycie? Przede wszystkim wzięły się z tego, że myśmy zauważyli po różnego rodzaju konferencjach, że OK Zeszyty uczniowskie są tak jak eksponaty muzealne. Ktoś przychodzi, robi zdjęcia i uważa, że to zdjęcie jest świetnym materiałem do tego, żeby powtórzyć to w swoich klasach. Ale okazuje się, że pojedynczy element, który my sobie sfotografujemy w OK Zeszycie i chcemy przełożyć na swoją lekcję, nie będzie działał tak, jak działał w tamtym OK Zeszycie. Czyli pojedynczy element OK Zeszytu, czy też oceniania kształtującego, nie jest tożsamy z procesem uczenia się. Ten proces uczenia się my możemy zauważyć tylko wtedy, kiedy to jest pewien ciąg elementów, związanych z OK Zeszytem czy z ocenianiem kształtującym, który po kolei powoduje, że my zauważamy ten przyrost uczenia się naszych uczniów, uczennic. Jakie to mogą być tutaj przykłady? Ja tutaj mam klasę piątą biologii, kiedy oni się uczyli o liściach. I ten ciąg widocznego uczenia się zaczyna się od celu. Cel i kryteria sukcesu ja dla nich przygotowałem, oni sobie przepisali je do zeszytu. Następnie poprosiłem ich, aby określili, co już wiedzą na temat roślin, na temat organów, na temat liści. Zapisali sobie te informacje, a następnie kolejnym elementem jest zadanie edukacyjne. I tutaj zadanie edukacyjne związane było z budową liścia. Oprócz tego były jeszcze inne zadania edukacyjne, które stanowiły tą pracę uczniowską w OK Zeszycie. Podsumowanie tej lekcji to jest refleksja uczniowska, czyli tu jest tarcza strzelnicza, na ile udało się osiągnąć cel lekcji i słownie jednym zdaniem praktycznie refleksja uczniowska i na końcu praca domowa do wyboru. Też proszę nie myśleć o tym, że ja katuję swoich uczniów pracą domową, ona się pojawia bardzo rzadko, ale akurat tutaj uważam, że ta praca domowa, ona wzmocni ich uczenie się, jest ona do wyboru, czyli łatwe zadanie pierwsze, ewentualnie zadanie drugie, trudniejsze, które pozwoli im się bardziej wykazać. Schematy mogą być różne, na przykład cel, kryteria sukcesu do lekcji, refleksja pisemna ucznia lub kryteria do zadania edukacyjnego, samoocena ucznia lub ocena koleżeńska. Ewentualnie cel, kryteria, pytanie kluczowe, własna notatka, refleksja. W naszym kursie dajemy przykłady różnych ciągów widocznego uczenia, ale nie zamykamy takiego myślenia naszych uczestników, uczestniczek kursu na temat tego, jak sobie zaplanować własne ciągi widocznego uczenia się w OK Zeszycie. Już w międzyczasie zauważyłem, że jest pytanie od pani Katarzyny, czy w ciągu widocznego uczenia się konieczne jest podsumowanie typu refleksja uczniowska, czy wystarczy informacja zwrotna nauczyciela? Ja w ogóle uważam, że każda lekcja powinna kończyć się refleksją uczniowską. Dlatego, że refleksja uczniowska to jest przemyślenie własne ucznia, uczennicy. Natomiast informacja zwrotna nauczyciela, warto, żeby ją dawać. Natomiast ona tak naprawdę nie wynika z tego, co tak naprawdę uczeń ma w głowie, co on myśli na temat tej lekcji.
Więc u mnie każda lekcja, jeżeli te ciągi występują, one występują, to kończy się właśnie refleksją uczniowską, która polega na zapisaniu jej, ewentualnie na wykorzystaniu różnego rodzaju wklejek, tych, które znajdują się w teczce, ewentualnie takich, które sobie sam opracowałem przez ten czas, kiedy pracuję z OK zeszytem. Czy jeszcze jakieś jedno pytanie dotyczące ciągu widocznego uczenia się? Ja bym się jeszcze wtrąciła, że tak? Sam ciąg ten uczenia się nie musi zawierać tej refleksji, bo uczeń może po informacji zwrotnej też zobaczyć, czy się czegoś nauczył, czy nie. Więc ja rozumiem korzyść z tego, że refleksja jest, ale ona w ciągu, który sami chcemy sobie zrobić i widzieć, czy uczeń się uczy i żeby uczeń zobaczył, czy się uczy, no nie musi być konieczna. Tak, też tak uważam, chociaż ja idę krok dalej i myślę, że jak refleksja jest zapisana, to ona jest udokumentowana i łatwiej do niej wrócić. Ja mam taką przypadłość, że jeżeli jakąś refleksję mam w głowie, to jak chcę do niej wrócić po miesiącu, to mi jest trudno. A jak ją mam zapisaną i też tak tłumaczę moim uczniom i uczennicom, ona jest zapisana, to wtedy łatwiej jest do niej sięgnąć i łatwiej jest się odnaleźć, co wtedy myśleliśmy, czuliśmy, bo ważne jest również to, jak czujemy się na tej lekcji, jak towarzyszyło nam to w naszym uczeniu się. To tyle z mojej strony i oddaję głos Tobie, Danusiu. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że zanim przejdę do mojego tematu, że to świetnie, że wyszła taka różnica, no prawie nie różnica, ale troszeczkę inne spojrzenie na te ciągi między mną a Michałem, bo to oznacza, że ten ocenianie kształtujące nie jest z wpisanymi zasadami, które trzeba przestrzegać. To wszystko zależy od tego, od nauczyciela i od tego, jak on zobaczy, co działa na jego uczniów. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, że akurat tak się stało. Dobrze, to teraz praca z informacją zwrotną. Mnie przypadły dwa tematy do omówienia. Pierwsza to jest informacja zwrotna, a druga to jest margines. I obie, znaczy kompletnie się różnią. Pierwsza, informacja zwrotna, to jest bardzo w sumie trudny i bardzo taki potrzebny temat, ale też wymagający bardzo. Co tu zrobić, żeby ta informacja zwrotna była pogłębiona i żeby uczniowie z niej skorzystali, żeby była w ogóle ważna w procesie uczenia się. Oczywiście wychodzimy z założenia, że informacja zwrotna od nauczyciela musi być związana z kryteriami sukcesu, które on określił wcześniej. I musi mieć cztery elementy, które tutaj na tej kopercie są napisane. Czyli powinno się było powiedziane być, co uczeń zrobił dobrze. No i tego powinno być więcej od tego, co uczeń zrobił źle. A co uczeń zrobił źle, to nie mam żadnego kłopotu, więc minus oznacza tyle. Ale też powinno być powiedziane, jak uczeń musi poprawić to, co zrobił ewentualnie źle. Dlatego, że uczniowie tego nie wiedzą. No i to jest bardzo istotne, żeby było. I jeszcze jest ta strzałka, czyli jak uczeń się powinien dalej rozwijać, choć powiedzmy sobie, że jeżeli praca jest słabo napisana, to za dużo tych wskazówek może ucznia źle nastroić do poprawy, więc raczej ta strzałka jest szczególnie dla tych uczniów, którzy pisali dobrze. Chciałam tutaj jeszcze Państwu pokazać profesora Johna Hattiego, który napisał książkę Widoczne uczenie się dla nauczycieli, którą przetłumaczyliśmy na język polski, którą bardzo Wam Państwu polecam, ale to tak na całe życie, bo ona jest taka tłusta w te wiadomości, że trudno ją przeczytać w szybkim tempie. Ale on zrobił badania i te badania pokazują, że informacja zwrotna jest bardzo wysoko. Bardzo dużo badań zostało na ten temat zrobione, czyli że właściwie skupiając się na informacji zwrotnej, dobrze ją przekazując uczniom, mamy prawie że gwarancję na to, że wyniki się poprawią naszych uczniów. Jakimi tematami można się zająć przy okazji informacji zwrotnej? Po pierwsze, do jakich prac dawać informację zwrotną? Może nie do wszystkich, może do niektórych nie warto, bo wystarczy powiedzieć, ile punktów w teście ktoś zrobił dobrze, a ile źle, bo trudno się odnieść.
w teście do pracy ucznia. Drugie, jak ułatwić sobie pracę z informacją zwrotną, aby nie zajmowała za dużo czasu nauczycielowi? No i to jest temat, który naprawdę każdy z nas powinien się nad tym zastanowić, bo nas to blokuje, żeby dawać tę informację zwrotną. Często ta informacja zwrotna jest dłuższa niż praca ucznia, nauczyciel się namęczy, a uczeń w ogóle nawet tego nie przeczyta. Więc to w jaki sposób, jak sobie ułatwić dawanie tej pracy, tej informacji zwrotnej, to jest bardzo no, dobry temat. Jak wykorzystać OK zeszyt do pracy z informacją zwrotną? To znaczy, gdzie jest miejsce na tą informację zwrotną w OK zeszycie? Czy ona właśnie powinna tkwić w tym zeszycie? Mamy różne pomysły na ten temat, nie będę tego rozwijać, ale liczę, że też Państwo sami wpadną na jakieś pomysły. Czy jest miejsce w OK zeszycie na informację zwrotną ustną? Bo przecież nie zawsze informacja zwrotna ma być pisemna. Ale jak jest ustna, to może ona jest ulotna, więc można się zastanowić, w jaki sposób to znaleźć to miejsce. Jak zrobić, aby uczeń korzystał z informacji zwrotnej? No to jest temat rzeka. Jak pisać, żeby uczeń chciał tą informację naszą naprawdę skonsumować? Bo tak to możemy pisać sami do siebie. Jak pogodzić informacje zwrotne z oceną sumującą? No to jest problem, prawda, naszych przepisów prawnych, które mówią, że na koniec jednakże musi być ocena stopniem. Więc tutaj jak to pogodzić, jak w sposób rozdzielić, jak uczniów zachęcić do tego, żeby korzystając z informacji zwrotnej uczyli się. I teraz, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytanie, to bardzo poproszę o pytanie na temat informacji zwrotnej. Może uda nam się odpowiedzieć, choć temat trudny. Liczymy, tak jak się liczy w ocenianiu kształtującym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Michale, ktoś pisze, czy nikt? Słychać, ale widzę, że pani Elżbieta pisze. O, to czekamy na panią Elżbietę. Temat trudny, także trzeba poczekać. No to jak ułatwić sobie pracę? No to na przykład mamy takie propozycje. Przede wszystkim to, żeby dawać informację zwrotną w tabelce. Też ustalić tylko, do jakich prac się daje. Taka tabelka, w której można nie za dużo napisać, tylko wypełnić tą tabelkę, żeby uczeń widział. Też ustalić, do jakich prac, żeby uczniowie wiedzieli, czego się spodziewają. To też jest ułatwienie duże. Też można na przykład pracować nad tym, i ja też nad tym pracowałam swojego czasu, aby wyrywać chwasty z mojej informacji zwrotnej. Na przykład, jeżeli napiszę taką informację zwrotną, to zastanowić się, które z tych zdań albo które z tych z wyrazów można wyrzucić, żeby była krótsza. To też jest ułatwienie, bo jak już się czek nauczy, to piszę wtedy tylko konkrety i nie rozpisuję wypracowania. Ale myślę, że w naszych materiałach pewnie więcej tego będzie i dziękuję za to pytanie, bo można jeszcze więcej tam wskazówek dać na ten temat. No dobrze, to lecę dalej. To w takim razie margines. Z kolei margines jest najłatwiejszym tematem chyba z tych wszystkich 10, bo to jest ten, nie wiem, Państwo nie są tacy już wiekowi jak ja, ale za moich czasów to w zeszycie był margines. I na tym marginesie różne rzeczy można było zamieścić i był bardzo istotny. On zaginął. Nawet były takie zeszyty, które od razu były z marginesem. A zaginął, ale okazało się, że jak żeśmy to robili, że coś się tutaj poprzemieniało nam, nie wiem dlaczego. Nie wiem, zaraz cofnę się. Albo może Michale mógłbyś, bo tutaj się coś przeleciała ta prezentacja do przodu, ale ja będę mówiła nadal o marginesie. O właśnie, że margines jest taką miejscem, gdzie można różne rzeczy wkładać. Można zarezerwować go na pisanie na przykład celów i kryteriów. Może to być korespondencja z rodzicami, może być to korespondencja z nauczycielem, mogą być ważne sprawy zaznaczane. I teraz właściwie chciałam kilka takich propozycji Państwu przedstawić. Na przykład miejsce na cele i kryteria, że właśnie mogą być na marginesie, a nie gdzie indziej. Wtedy uczeń może od razu widzieć, że do tej lekcji jest ta akurat te cele i kryteria.
Zaznaczanie na marginesie kolorowymi karteczek odpowiednich treści. To znaczy na przykład mam kolorowe takie karteczki i zaznaczamy czerwone to, co koniecznie trzeba zapamiętać, inne rzeczy, które są do czegoś potrzebne, albo inaczej w matematyce, na przykład inaczej wzory, inaczej definicje, to też jest miejsce w marginesie. Wpisanie na bieżąco przez uczniów refleksji, żeby uczniowie wiedzieli, że to jest na marginesie, że to nie jest, że może niektórzy uczniowie tak myślą, ach, ten ozeż, ja chcę, żeby był taki piękny, żeby on tylko... Więc możliwe, że ten margines może być przeznaczony na moje bazgroły, albo można tam bazgrać, to też jest pewna opcja. I miejsce na informacje od nauczyciela, czyli na przykład informacja zwrotna właśnie tam jest pisana. No, o marginesie mam nadzieję, że wymyślimy jeszcze inne pomysły, jak go zapełnić. No i chwila pytania na temat marginesu, albo może ktoś z Państwa sam ma już jakiś pomysł na margines, to słuchamy. Chyba nie ma. To w takim razie, jak nie ma, to ja włączam następny. A, pani Jolanta ma pytanie i podnosi rękę. Świetnie, czekamy. Ale właśnie, nie wiem, Michale, chyba ratunku. Chyba teraz nie piszę, ale jeżeli to pytanie pojawi się... Czy na marginesie mogą znaleźć się zapiski uczniów dotyczące przygotowania się do lekcji, na przykład zadanie domowe? Świetnie, gromadzenie materiału do zajęć, komentarz do mojej IZ. No świetne pomysły. Uważam, że to jeszcze rozszerzymy o te pomysły, te może materiały, bo... No, czym więcej tych pomysłów, tym bardziej, ale ten margines może stać się takim właśnie połączeniem pomiędzy nauczycielem i uczniem, takim nieformalnym i to jest piękno tego marginesu. Dziękuję Pani bardzo i przechodzimy do następnego tematu i to jest zadanie edukacyjne i planowanie. To ja się może wyłączę, żeby ktoś się mógł włączyć. O. Witam serdecznie. Będę mówiła o zadaniu edukacyjnym oraz planowaniu pracy z OK zeszytem. Jeśli mówimy o zadaniu edukacyjnym, myślimy tutaj o takim szczególnym typie zadań, które prowadzą lekcje i pomagają uczniom osiągnąć cele tej lekcji. Nie są to takie zadania odtwórcze, gdzie wystarczy wypełnić luki na przykład w tekście, ale są to takie zadania bardziej ambitne, wymagające również od nas przemyślenia, w jaki sposób pomóc uczniom cele osiągnąć i ich do tych celów zaplanowanych doprowadzić. Jeśli chodzi o planowanie OK zeszytu, to będzie w dalszej części. Aby zadania można nazwać edukacyjnymi, one powinny spełnić następujące kryteria, to znaczy powinny ułatwić realizację celu lekcji, czyli powinny pomagać uczniowi zorientować się w czasie lekcji, gdzie się znajduje, co już potrafi, na ile osiągnął cel lekcji, ale również dają nauczycielowi taką możliwość monitorowania osiągnięcia tego celu, czyli dzięki tym zadaniom edukacyjnym widzimy, ile nasi uczniowie już potrafią i ewentualnie jak te lekcje zmodyfikować, żeby te cele zostały osiągnięte. Na pewno zadania powinny być ciekawe i angażujące ucznia, żeby motywowały go do rozwiązania tych zadań. Powinny być również adekwatne do potrzeb i możliwości klasy. Co to znaczy? Mamy różnych uczniów, mamy różne klasy. Dla jednych uczniów zadanie, które wymyślimy, opracujemy, może się okazać zbyt łatwe, dla jednego zbyt trudne. Dlatego możemy stopniować również trudność wykonania zadań poprzez między innymi kryteria sukcesu, które do tych zadań możemy podać bądź opracować wspólnie z uczniami. Zachęcamy również, żeby te zadania dotyczyły wyższych poziomów poznawczych, to znaczy, żeby uruchamiały głębsze myślenie uczniów. Jak powiedziałam, nie były odtwórcze, nie wymagały tylko sprawdzenia wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzenia umiejętności.
Jak już powiedziałam, planowanie zadania łączy się z ustaleniem kryteriów sukcesu do dobrze wykonanego zadania. O tym mówił już również dzisiaj Michał, prezentując również samoocenę uczniowską po wykonanym zadaniu. Kryteria są niezbędne do tego, żeby uczeń wiedział, jakie mamy oczekiwania i co powinien wykonać, ale również łatwiej się później do tych kryteriów odnieść przy informacji zwrotnej, czy właśnie przy samoocenie, przy ocenie koleżeńskiej, o której będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Zadania edukacyjne mogą przydać się również przy powtórce i do tego zachęcamy, żeby te zadania były jednak wklejone do OK zeszytu. Łatwiej wtedy się do nich odnieść przy lekcji powtórzeniowej, przy powtórzeniu działu. Można je sobie w jakiś sposób pozaznaczać kolorowymi karteczkami, własnymi notatkami. OK zeszyt pozostawia bardzo wiele dowolności samemu uczniowi, no bo ma przede wszystkim jemu służyć, więc w jaki sposób uczeń to sobie zaznaczy, to jest naprawdę jego sprawa i warto samemu uczniowi te decyzje zostawić. Jeśli chodzi o planowanie pracy z OK zeszytem, tutaj również zachęcamy, żeby rozmawiać o tym przede wszystkim z uczniami, czyli co pomaga im się uczyć, co w tym OK zeszycie powinno się znaleźć, żeby ta lekcja była zapamiętana, żeby uczeń mógł do niej wrócić, żeby na jej podstawie mógł się przygotować do następnej lekcji. Mogą się tu znaleźć ciągi widocznego uczenia się, o których mówił Michał. Warto na pewno, żeby się znalazły zadania edukacyjne, margines, samoocena uczniowska czy ocena koleżeńska, ale nie muszą te wszystkie... Czytam, co tu kto pisze, chyba ktoś mój, jakiś znajomy. Zaraz przeczytam, dziękuję. Nie wszystko naraz, to znaczy wprowadzamy elementy po kolei, sprawdzamy, monitorujemy, rozmawiamy z uczniami, co im pomaga, a co może przeszkadza albo co nie przynosi efektu. Więc tutaj dużo dowolności i dla samego nauczyciela i właśnie dla ucznia. I teraz jest czas na zadawanie pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to jest moment na wpisanie w okienku czatu. O, Kasię pozdrawiam, dzięki. I dwie osoby jeszcze piszą. Czy zadanie edukacyjne do jednej jednostki, czy zadanie edukacyjne może dotyczyć cyklu zajęć jako sprawdzenie opanowanych umiejętności? Ja myślę, że tu nie jest narzucona żadna formuła i nie ma dobrego rozwiązania. To my jako nauczyciele najlepiej wiemy, co przez to zadanie chcemy sprawdzić i uzyskać. Myślę, że zadanie do cyklu lekcji i takie wielopoziomowe może okazać się naprawdę też super wyzwaniem dla uczniów, dzięki któremu jednocześnie uczeń sprawdzi swoje umiejętności, a my również będziemy mogli sprawdzić, na ile uczniowie opanowali jakąś sprawność, umiejętność, na przykład przed sprawdzianem. W jaki sposób stopniować trudność, różne kryteria dla różnych uczniów? Proszę o przykład. Każdy z nas jest zobligowany do indywidualizacji procesu uczenia i nauczania. Jeżeli mamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możemy im zlecić jakąś łatwiejszą wersję zadania, to znaczy możemy się ograniczyć rzeczywiście do sprawdzenia wiedzy czy zastosowania wiedzy w jakiejś sytuacji typowej. Natomiast poprzez rozszerzenie kryteriów, poprzez dodanie kryterium porównaj, zanalizuj, podaj różnice, możemy tę poprzeczkę po prostu uczniowi podnieść. Uczeń sam może również zdecydować, na którym poziomie się zatrzyma, to znaczy ile jest w stanie wykonać sam, a
być może potrzebuje również naszego wsparcia czy wsparcia kolegi przy rozwiązaniu tego zadania. Czy spotkała się z Pani z publikacją, gdzie zostały umieszczone ciekawe zadania edukacyjne do konkretnego przedmiotu? Na pewno my w Centrum Edukacji Obywatelskiej bardzo dużo teraz pracujemy nad zadaniami edukacyjnymi z różnych przedmiotów i myślę, że Danusia mi tutaj wesprze. Na pewno są już z matematyki opracowane takie zadania, a wkrótce ukażą się również z innych przedmiotów i one będą na pewno dla Państwa dostępne. To ja mogę też zachęcić Państwa do takiej publikacji, którą żeśmy w ramach jednego programu zrobili, której jestem strasznie dumna. Nazywa się Po co mi to? I to jest zadania dla, właściwie zadania na dobry początek, pokazujące licealistom, po co im ta matematyka, na przykład po co im logarytmy. Zanim te logarytmy zaczynamy robić, to ich zachęcamy do tego, żeby chcieli je poznać, przez to, że pokazujemy im, do czego one się przydają. No oczywiście, niestety OK Zeszyt nie tak często bywa w liceach, ale mam nadzieję, że będzie, więc to jest to. Ale ostatnio na przykład też bardzo dobre widziałam zadania edukacyjne, nad którymi pracuje u nas zespół, który się zajmuje edukacją globalną. I oni też takie zadania, żeby nauczyciele z różnych innych przedmiotów treść jak gdyby umaczali w globalnej edukacji. Więc, ale podręczników i takich książek, to oczywiście są książki, są tam zadania jakieś, ale to przeważnie nie są, znaczy to trzeba wybrać i, nie, i czasami trzeba je po prostu poprzerabiać. Dziękuję. Ja chciałabym tu się jeszcze dołączyć do Danusi, ponieważ w naszych podręcznikach, które proponują nam wydawnictwa, często są dobre zadania, tylko wystarczy do nich ustalić dokładne kryteria sukcesu, czyli po czym uczniowie poznają, że zadanie wykonali prawidłowo, ewentualnie je trochę zmodyfikować dla własnych potrzeb, czy zmodyfikować do poziomu naszych uczniów. Czy planowanie działań i ich efekt można przedstawić na wieży sukcesu? Trochę nie rozumiemy chyba tego pytania. Myślę, że to chyba dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, a może się mylę, bo wiem, że Panie w edukacji takie wieże sukcesu wdrażają. A, jaką chyba mamy w kursie. Wierzę, jaką mamy w kursie. Tak, dotyczy edukacji. Więc ja powiem tak, to panie naprawdę decydują o tym, co wolno. W OK Zeszycie wszystko wolno, jeżeli służy to uczeniu się uczniów i jeżeli motywuje ich do pracy, jeżeli pokazuje im ich umiejętności, wskazuje, w jaki sposób mają pracować dalej. Jeżeli to się sprawdza, to jak najbardziej taka wieża też może zostać zastosowana, jeżeli wpływa pozytywnie na dobrą atmosferę w klasie, a nie służy tylko rywalizowaniu i ściganiu się uczniów. I przejdziemy teraz do tematu szóstego. Jest to wykorzystanie oceny koleżeńskiej i samooceny. Są to metody, które stosujemy zamiennie z informacją zwrotną od nauczyciela. Pracując w szkole doskonale wiemy, ile mamy różnych obowiązków, a informacja zwrotna taka od nauczyciela również zajmuje wiele czasu. Więc jeśli chodzi o ocenę koleżeńską, tutaj mówimy o informacji zwrotnej, którą udziela kolega koledze bądź koleżanka koledze. Natomiast sama ocena dotyczy ocenie własnych umiejętności. Zarówno ocena koleżeńska i samoocena jest formułowana na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów, tak jak ma to miejsce w informacji zwrotnej. Ocena koleżeńska oczywiście ma sprzyjać uczeniu się, ale również ma budować dobre relacje między uczniami. Nie powinna ich skłócać, nie powinna powodować jakichś niesnasków między uczniami, dlatego na pewno nie powinna być na stopnie.
Podobnie zresztą jak informacja zwrotna, którą udzielamy my jako nauczyciele. Powinno odnosić się do wcześniej ustalonych kryteriów, dlatego że uczniom po pierwsze jest łatwiej się do niej wtedy odnieść, ale również przy samym wykonaniu zadania już te kryteria powinny się pojawić. Wiemy, że udzielić informacji zwrotnej czteroelementowej jest nawet nam, nauczycielom, bardzo trudno na początek. Dlatego od uczniów tego też nie wymagamy. Staramy się, aby oni skupili się przede wszystkim na tych dwóch pierwszych elementach, czyli co kolega lub koleżanka zrobiła dobrze, a także na tym, co powinna poprawić. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z grupą uczniów starszych bądź bardzo zaangażowanych, wtedy możemy pokusić się o poproszenie ich o sformułowanie wskazówek dla kolegi bądź koleżanki i z doświadczenia wiem, że to też się udaje. I ważne jest również dobranie uczniów w pary w taki sposób, aby podczas udzielania oceny koleżeńskiej odnieśli oboje z tego procesu korzyści. I znowu tutaj to jest zadaniem nauczyciela dobrać taki sposób, który będzie najbardziej korzystny, to znaczy możemy zastosować patyczki i dobrać uczniów w sposób losowy, ale również może być inny, który według nas będzie najwłaściwszy. Na slajdzie mamy zaprezentowane bardzo łatwe do zastosowania techniki oceny koleżeńskiej. Są to dwie gwiazdy i jedno życzenie. Dwie gwiazdy to są pozytywy pracy uczniowskiej, natomiast życzenie to jest taka dobra rada koleżeńska, w jaki sposób można tę pracę wykonać inaczej. Oraz checklista. Po lewej stronie w tabelce mamy zapisane kryteria sukcesu, a po prawej kolega bądź koleżanka zaznacza plusami i minusami, czy kryterium zostało spełnione, czy nie. Oczywiście są to techniki, które możemy zastosować śmiało również jako nauczyciele w informacji zwrotnej o naszej, tak, nauczycielskiej. I słów kilka o samoocenie. Jest to chyba najtrudniejsza rzecz i taka najbardziej ambitna, której się podejmujemy jako nauczyciele, ponieważ naszym celem jest nauczenie uczniów takiej umiejętności w ogóle uczenia się oraz przejmowania odpowiedzialności za ten proces. I technikami na początek mogą być też bardzo łatwe metody, które tutaj Państwo widzicie, na przykład światła drogowe. Po lewej stronie to są kryteria do testu, takie kryteria z lekcji powtórzeniowej i uczniowie przy każdym kryterium zaznaczają odpowiednim światłem poziom osiągnięcia danej umiejętności. Natomiast po prawej jest przykład refleksji uczniowskiej, o której powie więcej dzisiaj Karina. I znowu jest czas na pytania. Wiem, że tutaj czat ciągle przeskakuje, więc widzę, że Państwo tutaj też aktywnie bierzecie udział, ale pytań na razie nie widzę. Przeczytam tylko tutaj, bo o tym też zapomniałam powiedzieć. Jola napisała, że ocena koleżeńska uczy obiektywnej oceny. Ja się z tym zgodzę. Na pewno Państwo macie ten slajd, gdzie Michał pokazywał zadanie i samoocenę swojej uczennicy z narysowanymi buźkami.
I to był właśnie przykład takiej bardzo obiektywnej oceny uczniowskiej, ponieważ przy wszystkich kryteriach była miękka uśmiechnięta, a przy jednej była miękka smutna. I to jest też dla nas sygnał, z czym uczniowie sobie najsłabiej radzą, albo co nie wychodzi, co jest trudne, i wtedy też możemy tę pracę z uczniami dalszą zaplanować. Przeczytam jeszcze, co tutaj pani Bożena napisała. Uczeń, analizując pracę koleżanki i pisząc ocenę koleżeńską, jeszcze raz uczy się. Oczywiście to też jest bardzo ważny głos, ponieważ uczniowie podczas analizy zadania powracają jeszcze raz do kryteriów, zastanawiają się wtedy, jak oni wykonali to zadanie, czy w ten sam sposób, czy w inny. Jeśli w inny, no to właśnie, czy popełnili błąd, czy wykonali to prawidłowo, czy wykonali to prawidłowo, ale inaczej, więc na pewno podchodzą do tego bardziej refleksyjnie niż przy pracy, którą otrzymują ocenioną przez nas. Nie widzę więcej pytań, także dziękuję bardzo i przekazuję głos dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Oddanie zeszytu całkowicie w ręce ucznia. Jeśli zdecydowaliśmy się oddać zeszyt całkowicie w ręce ucznia, no zadajemy sobie pytanie, czy to będzie teraz takie rób ta, co chce ta. No bo na pewno nie chcemy, aby nasi uczniowie prowadzili zeszyty zgodnie, oczekując od nas dokładnych instrukcji. Nie chcemy sytuacji, kiedy uczeń boi się robić błędów, poprawek czy skreśleń, no, obawiając się, że będziemy obniżać ocenę za jego zeszyt. Takich zeszytów nie chcemy, więc gdzie jest ten złoty środek i jakie my chcemy mieć zeszyty? Zanim oddamy zeszyty w ręce ucznia, porozmawiajmy. Przede wszystkim to jest to, co już powiedział, czym powiedziała przed chwilą Agnieszka, przy planowaniu pracy z OK zeszytem. Porozmawiajmy przede wszystkim z naszymi uczniami o formie zeszytu, o wyglądzie, o zawartości, o tym, jak wykorzystywać OK zeszyt. A również w międzyczasie cały czas monitorujmy te słowa, które bardzo nie lubimy w szkolnictwie, a więc monitorowanie, ewaluacja. Rozmawiajmy, nie bójmy się pytać naszych uczniów, co im się podoba, co się sprawdziło w OK zeszycie, co chcieliby zmienić. Tutaj na zdjęciach widać zeszyty, które są w formacie A4, w formacie A5. Mamy tu przykłady z koryszytów, bardzo dosyć popularne również są segregatory z koszulkami wpitanymi. I jak się okazuje, wygląd, format zeszytu nie ma najmniejszego znaczenia. Według nas najważniejsze jest to, żeby uczeń wybrał ten zeszyt sam i prowadził taki zeszyt, jaki jemu będzie najbardziej odpowiadał. Widać tutaj kolorowe wklejki, widać kolorowe zeszyty, ale również notatkę z zeszytu uczniowskiego, która jest wykonana tylko długopisem, i temu uczniowi taka była właśnie ona potrzebna. Cały czas, jeżeli chcemy, żeby oddać zeszyt w ręce ucznia, żeby on poczuł, że ten zeszyt jest do czegoś przydatny, musimy też pozwolić na tą taką radość i swobodną twórczość uczniów, którą tutaj też widać na zdjęciach, na te kolorowe wklejki, na zaznaczanie, zamalowywanie, samodzielne notatki. Tutaj widać na dole, uczennica sobie zapisała moja notatka, pytanie, to są jej przemyślenia, które w tym momencie uznawała, że będą jej potrzebne, że wyróżniła, że chce do tego właśnie wracać. Te zeszyty, z naszych doświadczeń wynika, że te zeszyty będą się bardzo zmieniać. Od zeszytów takich niezwykle kolorowych będą ewoluować wręcz do zadań, do zeszytów takich monochromatycznych.
już prowadzonych tylko przy pomocy długopisa, nic więcej. Tutaj wszystkie osoby, które przede mną się wypowiadają, mówią, że w zeszycie powinny być cele, powinny być kryteria, refleksje, informacje zwrotne, oceny koleżeńskie, samooceny, kartkówki, na co wezmę do klasówki na przykład. Na kolejnym slajdzie widać właśnie taki, do zeszytu jest wklejone na co bezu, co też pozwoli potem uczniowi zbudować kolejny ciąg, o którym tutaj było wcześniej, przez cele, kryteria, zadania, wszystkie informacje zwrotne, aż do napisania na co bezu do pracy klasowej, a potem jak będzie miał klasówkę, to jeszcze dłuższy ciąg będzie mógł zbudować właśnie dzięki temu swojemu okej zeszytowi. Tu mamy przykład informacji zwrotnej, tu mamy zeszyt, który jest też stworzony poprzez łączenie, wkładanie kolejnych kartek. Z czego uczeń czerpie radość ze swojego okej zeszytu, to na pewno są te właśnie tak jak tutaj widać ta swoboda, możliwość wyboru, jakieś koperty z informacjami, rysunki, ściągi, notatki graficzne. My proponujemy przede wszystkim, żebyśmy ustalali, czego na pewno, co na pewno musi się znaleźć w okej zeszycie, a co uczeń może wybrać samodzielnie. Na jednym ze slajdów widać również tutaj po środku, widać propozycję okej zeszytu podzielonego na dwie części, to znaczy lewa strona to jest strona nauczyciela i tutaj są zapisane cele, kryteria i notatka, a po prawej, prawa strona z kolei jest to część uczniowska i tutaj jest wszystko to, co uczeń sam na tej lekcji zapisał, zanotował lub potem chciał jeszcze dopisać w swoim zeszycie, a nie pojawiło się to na tablicy. To jest jego samodzielna praca. Jedno z pytań to jak wykorzystać okej zeszyt? Co zrobić, żeby uczeń, jeżeli chcemy mu oddać zeszyt w ręce ucznia, to znaczy tak naprawdę co zrobić, żeby on zechciał ten zeszyt poprowadzić tak, żeby on potem był użyteczny. Więc proponujemy pisanie sprawdzianów czy kartkówek z wykorzystaniem okej zeszytów. Wtedy uczniowie poczują, co tak naprawdę potem jest im potrzebne, postarają się zamieszczać w nim informacje dla nich użyteczne, a i nauczą się robienia notatek, a także i organizowania tej zgromadzonej przez siebie wiedzy. Co przeszkadza? Ostatnie pytanie. Co przeszkadza w prowadzeniu okej zeszytu? No to na pewno to sztywne narzucanie uczniom naszych zasad, narzucanie też prowadzenia notatek według instrukcji, jakieś komentowanie, uwagi na temat sposób pisania, no i ocenianie, przede wszystkim ocenianie zeszytu, to najbardziej zabija ducha okej zeszytu. Przede wszystkim, tak jeszcze tutaj to, co się przewijało u Agnieszki, powtórzę jeszcze raz, przede wszystkim staramy się rozmawiać z uczniami, ustalać wspólne, co będzie w zeszycie, a potem co jakiś czas monitorując, pytać, z czego zrezygnowalibyśmy z okej zeszycie. No i nie bójmy się pytać naszych uczniów, co im się nie podobało, z czego zrezygnować, a jeszcze co zmienić. I w tym razie tyle ode mnie. I czy są jakieś, proszę, pytania? Oddanie zeszytu całkowicie w ręce ucznia. Michał poleca scenariusze, filmy dla nauczycielek i nauczyciele z biologii. Młodzi odkrywcy. Tak, wcześniej pojawiły się pytania o materiały, więc pozwoliłem sobie chwili oczekiwania na pytania od Państwa.
polecić kilka różnych naszych programów, w tym również Akademię Uczniowską, o której pisałem wcześniej. Widzę, że nie pisze pytania. O nie, pani Karzyna pisze pytania. Więc te informacje, one pojawią się później na stronie CEO, gdzie będzie można również sobie do tych linków w dowolnym czasie sięgnąć. To jest podziękowanie. Więc proponuję, Karino, żebyśmy przeszli do następnego tematu. Temat ósmy, pogłębianie refleksji uczniowskiej. Tak, tutaj pani Bożena napisała, pewne ustalenia z uczniami można umieścić w kontrakcie na początku zeszytu. Tak jest, tak. I co jakiś czas, i jak najbardziej, i później pewne elementy, które ustaliliśmy w matematyce, to świetnie widać, co innego będzie nam potrzebne w dziale geometrii, na inne rzeczy będziemy zwracali uwagę, a co innego przy realizowaniu arytmetyki. I w takim razie wtedy rozmawiajmy z uczniami. Ja pamiętam takie rozmowy z uczniami na koniec roku szkolnego, kiedy powiedzieli, że mają taką jedno takie zalecenie, żeby na co bez do klasówki nie były już takie długie. Co prawda pomagają im bardzo, ale jest tam za dużo zadań. No i to staram się uwzględniać te propozycje. Pogłębianie refleksji uczniowskiej. Refleksja, gdzieś też znów już się przewijała refleksja uczniowska, a pogłębianie, dlaczego to jest zainspirowanie uczniów do głębszej refleksji i przekonanie o pozytywnym jej wpływie na uczenie się oraz i pokazanie uczniom, że dzięki właśnie tej refleksji będą zmieniać swoje myślenie i działania, jest niezwykle trudno. Tutaj samo Michał podkreślał, że refleksja musi pojawić się na każdej jego lekcji, a tutaj chcemy mówić o pogłębianiu refleksji, czyli co zrobić, żeby nie ograniczała się ona do oceny poziomu realizacji celów. To jest to, co bardzo często się pojawia na początku, jest bardzo potrzebne, czyli na przykład to jest trzy kolory, czy metoda kciuka, tak? Ale my chcemy czegoś głębić, czegoś więcej, a więc pogłębianie refleksji uczniowskiej. I w takim razie nie chodzi tylko o to, żeby uczeń odniósł się, czy opanował, czy jeszcze rozumie. Taki tutaj oprócz odnoszenia się do poziomu realizacji celów lekcji, chcemy powiedzieć również o zasadzie 3P, zasady Pendonuty Sterny 3P, a więc żeby, jeśli zajmiemy się refleksją uczniowską, żeby robić to po pierwsze powoli, pierwsze P, nie spieszyć się, nie oczekując za wiele w krótkim czasie, po drugie pomagać, P, pomagać uczniom i wzajemnie sobie w gronie nauczycieli, a trzecie P to będzie podlewać. Trzecie P, podlewać, a więc odnosić się do tych refleksji uczniowskich i z nich korzystać. Techniki. Wszystkie techniki, które tutaj są umieszczone na tym slajdzie, były dostępne w kursie OK Zeszyt, więc one są wszystkie znane. A tutaj przykłady trzech refleksji moich uczniów. Tutaj po jednej z lekcji przygotowali sobie ściągę. Refleksja, czyli co uważają z tej lekcji, co było dla nich ważne, co z tej lekcji chcą, czyli to było zdecydowanie za takie odpowiedź na pytanie, co z tej lekcji chcieliby zapamiętać, co jest dla nich najważniejsze. Tutaj na podsumowanie jakaś taka krótka mapa myśli. Notatka graficzna i tutaj taka refleksja o tym, co uczennicę zaskoczyło, czyli też to była odpowiedź na pytanie, pewnie odpowiedź na pytania, co zaskoczyło mnie na dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o pogłębianie refleksji uczniowskiej, no to mówimy,
żeby dać sobie przede wszystkim dużo czasu i nie oczekiwać nawet nie jeden, a co nie na dany, w danym roku. Pracujemy zawsze w roku szkolnym, więc teraz proponujemy, żeby planować sobie pracę z refleksją, z pogłębianiem refleksji uczniowskiej latami, a nawet na cały nasz czas pracy dydaktycznej. I tutaj najlepszą pomocą przy pogłębianiu refleksji uczniowskiej będzie czas, techniki, materiał, który jest opracowany przez panią Danutę. I ostatnie pytanie, czy cały czas stosujemy te same techniki, czy raczej zmieniamy? I tutaj wszystko zależy też od naszej grupy, od przedmiotu, od naszych doświadczeń. Oczywiście planujemy zmiany, ale wtedy, kiedy już jakby wykorzystaliśmy wszystkie walory, poznaliśmy wszystkie dobre i złe strony tej metody, którą stosowaliśmy do tej pory. No i jeszcze ewentualnie pytania. Czy są jakieś pytania dotyczące pogłębiania refleksji uczniowskiej? Pogłębienie refleksji, czyli odniesienie się do odczuć związanych z zajęciami, metod, jakimi pracuje nauczyciel. Moja uczennica powiedziała, że refleksja to spowiedź przed samym sobą dotycząca zajęć. Ale pięknie. Tak, rzeczywiście, spowiedź przed samym sobą. I teraz, tak jak trzeba nauczyć naszych uczniów pracy z informacją zwrotną, tak trzeba też pracy z refleksją. Bo jak już tak sami przed sobą się wyspowiadali, to żeby potem, po tej spowiedzi była ta praca, ta świadomość, tutaj Jola napisała, tak. Ja jeszcze dodam, że mamy kilka webinariów już nagranych, dostępnych na YouTubie. Jedno poświęcone jest właśnie refleksji w OK Zeszycie. I zachęcamy Państwa do tego, żeby po wpisaniu na stronie YouTube Refleksja Uczniowska Centrum Edukacji Obywatelskiej móc sobie do tych nagrań trafić, sobie je zobaczyć, ewentualnie odświeżyć, polecić innym nauczycielom, nauczycielkom. Dziękuję Karino i teraz pora na Jolę. Witam wszystkich serdecznie, Jolanta Łosowska, Edukacja Wczesnoszkolna. Przed nami kolejne tematy, które będzie można zgłębić podczas kursu OK Zeszyt dla zaawansowanych. Jeden z tych tematów to pytania kluczowe, jako jeden z elementów oceniania kształtującego. Niemniej jednak pytania kluczowe są takim bardziej twórczym obszarem. Wymagają zarówno od nauczyciela, jak i od ucznia takiego większego zaangażowania, szerszego podejścia do tematu, do zagadnienia, poszerzają nam temat, wychodzą znacznie po ramy tego, co na przykład przewiduje nam podstawa programowa. Takie pytania kluczowe stwarzają też możliwość do analizowania, badania tematu, do takich twórczych rozwiązań, stymuluje do myślenia, bo pytanie kluczowe taki można powiedzieć stymulator, ale też pobudza do działania. Można się zatem zastanowić, tworząc takie pytania kluczowe, jak je formułować. Jak sformułować pytanie kluczowe, by mogło spełnić swoją rolę? By było właśnie takie bardzo motywujące, bardzo twórcze, rozwijające. Skąd brać takie pytania kluczowe? Czy to rola nauczyciela, czy może rola ucznia? Czy tworzyć je wspólnie? A jeżeli już się pojawi takie pytanie kluczowe, to w jakim etapie lekcji fajnie byłoby je zrealizować? Czy na początku, środku, końcu? Który moment jest najlepszy? Biorąc pod uwagę te pytania, od razu się nasuwają pytania dotyczące odpowiedzi. Czyli jak długo mamy czekać na taką odpowiedź na pytanie kluczowe? W jaki sposób szukać odpowiedzi? Kto ma szukać? Czy jeden uczeń, czy w parach, czy grupa, czy wspólnie z nauczycielem? Czy robić to podczas lekcji, czy w domu? A co, kiedy padnie zła odpowiedź na pytanie kluczowe? Myślę, że szukając odpowiedzi na takie pytania, bardziej pogłębimy i w ogóle zagłębimy się w istotę pytań kluczowych. Tu poniżej są zdjęcia z zeszytów uczniów klasy drugiej i klasy trzeciej. Tu pytania kluczowe są jako wklejki, ale nie muszą. Dzieci mogą je tylko zapisać, mogą te pytania być na tablicy w bardzo widocznym miejscu,
mogą towarzyszyć uczniom przez całą lekcję. Pokazany też jest sposób odpowiedzi na takie pytania kluczowe, czy w formie zdań, w formie swobodnych wyrazów samych, czy jakaś minimapka. Zaznaczone w kole jest też coś bardzo istotnego, bo nie jest ani pytanie kluczowe, ani odpowiedź na pytanie kluczowe. Jest to refleksja ucznia, ale refleksja, która odnosi się do pytania kluczowego. Najważniejsze było dla mnie odpowiedzieć na pytanie kluczowe, bo chciałam się dowiedzieć, czemu pająki nie przyklejają się do sieci. Tutaj widać z tej refleksji ucznia, że pytanie kluczowe, które było postawione na początku lekcji, gdzieś przez całą lekcję było w głowie ucznia, prowadziło ucznia. Zadaniem było wykonanie notatki własnej na podstawie zebranych ciekawostek i tu uczeń drążył temat, by odpowiedzieć sobie na pytanie kluczowe. Widać, jak ono pięknie było skorelowane z celami lekcji i jak ładnie prowadziło ucznia przez całą lekcję. Warto zatem wykorzystać ciekawość, naturalną ciekawość dziecka, jak Kotarski wspominał o metodzie ciekawego dziecka, by zgłębiać taki temat czy zagadnienie, czy nawet zastanowić się nad rozwiązaniem jakiegoś problemu. Jeśli są jakieś pytania, to chwileczkę zatrzymamy się. Czasem pada pytanie, czy są gdzieś gotowe jakieś banki takich pytań, czy gdzie można je znaleźć. Myślę, że świetnym sposobem to jest po prostu tworzenie sobie samemu takich banków pytań, samemu czy bądź razem z uczniami. Mogą to być pytania kluczowe do tematu, do bloku czy do całego działu. Mogą to być też pytania, które się pojawiają całkiem spontanicznie. One wypłyną nam w czasie lekcji i mogą wypłynąć od samych uczniów. Ja jeszcze dodam, że na stronie OKEA na CO znajduje się bank pytań kluczowych. Z różnych przedmiotów można z niego również skorzystać, ale takie pytania kluczowe są również w różnego rodzaju publikacjach, które dostępne są za darmo na stronie CO oraz do zamówienia w księgarni Civitas. Pojawiło się jedno pytanie kluczowe w międzyczasie. Ale już, Jolu, zapraszam Cię do omówienia kolejnego tematu. Dziękuję, Michał, bardzo. Tutaj tylko pytanie książki typu Dlaczego trawa jest zielona? Świetne pytanie. Myślę, że pobudzi do myślenia dzieci. I ja ruszam już dalej. Kolejny temat jest sprawnościowe ocenianie kształtujące. Danusia na samym początku, prezentując tematy dzisiejszego webinarium, powiedziała, że są wyznawcy soku. Chyba się pod tym podpisze. Coś w tym jest. Jestem wyznawcą soku. Wracając do tematu. Sprawnościowe ocenianie kształtujące. To takie troszeczkę zestawienie słów, które tak naprawdę budzą od razu wiele pytań, bo co to jest, dla kogo, po co, na co z tym zrobić? Spróbuję króciutko odpowiedzieć, a zgłębić temat zapraszam na nasze spotkania kolejne. I sprawnościowe ocenianie kształtujące, czyli nasz SOK, to nic innego jak połączenie metod stosowanych w harcerstwie tak naprawdę z ocenianiem kształtującym. To jest nic innego jak taki pewien sposób oceniania uczniów, z tym, że tutaj nie ma ocen, a są pozyskiwane sprawności, podobnie jak w harcerstwie. Jaka jest istota soku i dlaczego akurat sok? Sok daje przede wszystkim poczucie decyzyjności. My cały czas dążymy do tego, by to uczeń przejął odpowiedzialność za proces uczenia się, jak mówi piąta strategia oceniania kształtującego. I tutaj to poczucie decyzyjności. To ja, uczeń, decyduję, jaką sprawność chcę zdobyć, w jakim czasie, z kim, bo taka jest też możliwość. Może to robić z kolegą, może z grupą, może samodzielnie. Wzrasta też odpowiedzialność, bo to ja się umawiam sam ze sobą, ja chcę zdać tę sprawność. Wzrasta też poczucie bezpieczeństwa. Uczeń się bardziej angażuje i tutaj nastawienie na motywację taką wewnętrzną ucznia. Poza tym SOK daje możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi. Tutaj nie ma, że ktoś może czegoś nie zdobyć, bo ja zdobywam to, co chcę. Ten wybór, który właśnie umożliwia SOK, po prostu daje taką magiczną moc. Warto zastanowić się zatem, chcąc sokować razem z uczniami, jakie sprawności wybrać, jakie nazwać. Nazwa też jest fajna, bo ona też jest taka zachęcająca i motywująca. Jakie kryteria musi spełnić uczeń, by mógł zdobyć sprawność?
A może warto też zastanowić się i wciągnąć uczniów, zarówno w wybór sprawności, w ich nazywanie i w tworzenie kryteriów. Co musimy zrobić, żeby taką sprawność osiągnąć, by każdy mógł sprawność osiągnąć? Jaki wybrać sposób zdobywania sprawności? To można też określić wspólnie z uczniami. Jeśli są to mniejsi uczniowie, można im to zaproponować. A co, kiedy już uczeń zdobędzie sprawność? Czy na tym się kończy? Warto poświęcić sobie też lekcję na to, by świętować sukces, by doceniać, by uczeń wiedział, że coś zrobił i jest za to doceniony. Bo tak naprawdę sokowanie to też świetna zabawa. Zapraszamy zatem do dyskusji na naszych spotkaniach, tutaj w naszym kursie i do wymiany doświadczeń z innymi sokowiczami. Tu na zdjęciu są uczniowie klasy trzeciej, którzy sobie sokują, jedna godzina w tygodniu poświęcona na sokowanie. Tutaj mamy, jak sokują w grupie, przy stole siedzi kilkoro osób, ale też pojedynczo. Oni często wybierają sobie miejsca, gdzie czują się bezpiecznie, nikt ich, jak oni mówią, nie podgląda, bo chcą na przykład zdobyć sprawność sami. Sprawności są przyklejane do jakiejś karty rejestru sprawności, to już jest kwestia wyboru nauczyciela w porozumieniu z uczniami. Zachęcam do pytań. Jeśli się jakieś pojawią na temat sokowania. To takie chyba troszeczkę dziecko oceniania kształtującego, bo zjawiło się troszeczkę później. Dzieci uwielbiają ten sposób pracy. Jolu, jest jedno pytanie. Czy sprawności uczniowie mogą dobierać pod względem swoich zainteresowań i możliwości? Bardzo ciekawe pytanie, bo może się okazać, że w takim zespole klasowym jest na przykład kilkoro uczniów, którzy interesują się tym samym. Tylko trzeba uważać na jedną rzecz, żeby to nie przerodziło się w jakąś niezdrową rywalizację. Jeżeli poradzimy sobie z tym i nie będzie to rywalizacja na zasadzie jestem lepszy, bo to mam, to jak najbardziej można też wziąć tutaj pod uwagę zainteresowania. Dobieramy sprawności, można je dobrać do edukacji danej, tak? To my wybieramy. Mogą nas naprowadzić na to uczniowie, jak najbardziej. I do możliwości, tu to o czym wspomniałam wcześniej, spróbujemy ustalić takie kryteria, by ten sukces mógł osiągnąć każdy uczeń. Jeżeli będę miała tabliczkę mnożenia, to może zróbmy mistrza tabliczki mnożenia do 10, do 20, do 50, do 100. Każdy znajdzie swój przedział. Widzę, że pytań nie ma. Jeżeli się pojawią pytania, to tak chyba jak już nie ma. Nie. Jest pytanie, czy muszą wszyscy sokować, czy mogą pasować? Czy mogą pasować? Jak najbardziej. Sokowanie jest dla uczniów chętnych. Ja miałam w klasie ucznia, który sokował z nami, ale kompletnie nie zbierał sprawności, bo mu na tym w ogóle nie zależało. A sokował. Także my zostawiamy tutaj wybór. Ten wybór jest magiczny. To uczeń decyduje, czy chce. A proszę dobrze wierzyć, oni naprawdę chcą. Dziękuję i teraz poproszę Danusię. Ja dziękuję bardzo. Danusiu, nie słychać cię. Już jestem. Więc tutaj przedstawiane jest na slajdzie 10 proponowanych tematów jeszcze raz. I jeżeli chcecie uczestniczyć z nami w tym kursie dla zaawansowanych, to waszym zadaniem jest wybranie jednego z tych tematów. Połączymy was w grupy. Każda z tych grup będzie właśnie zajmowała się tym tematem, będzie miała swoją okejkę czy kogoś, kto będzie prowadził tą grupę i będą kurs będzie polegał na tym, że będą jak gdyby takie trzy spotkania. Pierwsze spotkanie to będzie planowanie, co ja chcę z danym tematem zrobić, co pogłębić i w jaki sposób. Drugie spotkanie będzie polegało na tym, żeby powiedzieć, że no jak mi idzie, może coś zmienić, bo okazuje się, że niedobrze wybrałem. A ostatnie spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu, co mi się z tego tematu udało.
To chyba jest cała filozofia tego kursu. On jest bardzo, bardzo wolnościowy, to znaczy można z niego korzystać ile się da od innych, od z tych materiałów, od innych jako inspiracje, no i właściwie wybrać samemu, co się chce robić. Dziękuję. Dziękuję. Wysłuchaliśmy informacji na temat proponowanych tematów w okejzyście zaawansowanym, co wcale nie znaczy, że tych tematów nie będzie więcej. W pierwszej edycji mieliśmy taką sytuację, że pojawił się jeden temat więcej. Być może w drugiej edycji też zaskoczymy Państwa dodatkowym tematem, a mamy już pomysły na to, z czym można w okejzyście pracować. Tą prezentację wraz ze zdjęciami, które mam takie przekonanie, może nie do końca było wyraźnie widać, będzie można sobie obejrzeć w internecie na stronie susce.org.pl. Będzie w ciągu tygodnia umieszczona prezentacja wraz z nagraniem wideo, które będzie również dostępne na naszym kanale YouTube. O czym poinformuję Państwa w newsletterze, kiedy ta tylko prezentacja oraz film pojawi się na naszych stronach. W przyszłości planujemy również uruchomienie rekrutacji do kursu zaawansowanego. Ta rekrutacja będzie wyglądała podobnie jak do kursu podstawowego. Informacji o kursie już tym zaawansowanym znajdują się na naszych stronach sukces.org.pl, gdzie można zapoznać się również z regulaminem kursu. Danusia przedstawiła, jak będzie wyglądał kurs od strony takiej czysto technicznej również. I zachęcamy do zapisywania się. Już niedługo pewnie będziemy startować zapisywaniem się do tego kursu. Kurs będzie startował w przyszłym roku szkolnym. I nie ma konieczności tego, żeby ktoś, kto był po kursie podstawowym, musiał uczestniczyć w kursie zaawansowanym. Również osoby, które nie uczestniczyły w kursie podstawowym, ale uważają, że już są na tyle doświadczone w okejzeszycie, że chcie zaawansowanym, to również takie osoby do kursu zaawansowanego zachęcamy. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim prelegentom za udział w naszym webinarium, Państwu, którzy byli z nami w tym trudnym dla edukacji czasie. Prawie 31 osób naliczyłem, że było z nami maksymalnie. Webinarium trwało prawie 1,5 godziny, więc dziękuję też wszystkim tym wytrwałym, którzy z nami do końca byli. Ja bym chciała jeszcze Wam wszystkim w tym trudnym czasie życzyć dużo cierpliwości i dużo nadziei, dlatego i bądźmy razem po prostu i myślmy również o tym, że kiedyś będziemy starali się lepiej uczyć i wszystko wróci do normalności, czego wszystkim nam życzę bardzo. Dziękuję i śledźmy naszą stronę na Facebooku OK Zeszyt, bo tam informacje o kursach, o naszych różnych działaniach będą się pojawiały. Również o, być może część z Państwa o tym słyszała, o konferencji, którą mamy przełożoną z kwietnia na wrzesień w Skalmierzycach. Zachęcamy do tego, żeby również w takich konferencjach brać udział. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.